Matce Bożej polecam to moje dzisiejsze rozważanie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Piotrze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wysłuchawszy dzisiejszych czytań, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak ufać i wierzyć Słowu Boga. Nie opuszczę Cię, nie zostawię Cię głodnym, poprowadzę Cię, wyznaczę Ci drogę, ale musisz posłuchać. Prorok Izajasz, moi drodzy, mówi o potędze Słowa Bożego. Bóg mówi, słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. Ciągle się dzielę tą radością mojej wiary z wami, że potęgę słowa zrozumiałem gdzieś 7 lat temu, jeżdżąc po parafiach, a pomógł mi Pan Jezus przez orędzia Ottawianiego, Micheliniego. Czy wierzysz w moją obecność, w moim słowie? Co to znaczy? Będąc namaszczony przez Niego, wybrany przez dar kapłański, kiedy wypowiadam słowo, ono nie musi być akceptowane przez was. Możecie wziąć kamienie, gonić mnie. Jeśli ja jestem zanurzony w Bogu, kocham Go i wierzę, to to słowo miele nawet tego, kto ma w ręku kamienie. Widzę Syna Człowieczego stojącego po prawicy. Takie słowa wypowiedział Szczepan Święty. Kto je słyszał? Szaweł, późniejszy Paweł. Stał i patrzył się, ale on jeszcze wtedy nie wiedział, że już to słowo zaczęło go wiercić. Pod Damaszkiem to słowo zrzuciło go z konia. Ciągle was uspokajałem i uspokajam. Jeśli tylko będę wierny Bogu, ślepo wykonywał Jego rozkazy, nikt z was nie umrze z głodu i nikomu was nie spadnie włos z głowy. Prorok to udowadniał Izajasz, Eliasz, bo Pan powiedział, efa mąki się nie opróżni i beczka oliwy się nie opróżni. Powiedział to Pan Izraela. Jeśli macie problemy ze zrozumieniem potęgi słowa danego przez Boga, to patrzcie na mnie. Mówię wam przykład materialny z mojego życia. Bo 3 lata temu zabrano tamże, zabrano ducha, ale zabrano mi kasę. Rozumiecie? Zabrano mi wszystki pieniądz, jaki mogłem wypracować kapłaństwem w kościele. I wtedy Pan Bóg mówi, nie lękaj się, ufaj, wszystko dostaniesz. Dzieci, mija teraz w marcu 3. rok izolacji. Jeśli brakuje wam w tej materii wiary i zrozumienia potęgi słowa, to patrzcie, ile dokonało się. Przez to Słowo Boga na pustyni, ile tu jest rzeczy zrobionych. Gdybym pozostał w kościele i ciągnął tak, jak ciągnąłem, to by mi wystarczyło na miotły, na węgiel, na to, co się skonsumuje, żeby to funkcjonowało. I to jeszcze z biedą.
Dlatego Bóg jest przepotężny. Jego słowo nie powraca nigdy bezowocnie. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem. Czyli jeśli Bóg powiedział w tekstach mistyków, że Polska dokona intronizacji, stanie na czele odradzających się narodów, co to znaczy? Że to się dokona. Natomiast nie powiedział, jak się to dokona. Nie mówił o karocach czy o dobrych notowaniach medialnych, ani nie mówił o laniu. Jaką on drogę wybierze, to już jest jego kwestia działania. Pan Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, po co tak mamlacie i dużo Boga nudzicie? Przecież on wszystko wie, czego nam potrzeba. Kapujecie? Jeśli mielecie non-stop, to wy nie wierzycie, że Bóg wie, czego nam potrzeba. To nie znaczy, że on nie chce modlitwy, nie chce słów, nie chce uwielbienia, tylko chce w tym wszystkim twojej wiary i twojej ufności. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa, bo każde słowo Boga ma swój cel. Jakbyśmy wzięli proroka Izajasza i popatrzyli na jego proroctwa mesjańskie, a jest ich kilka, no to wtedy widzicie, że to się wszystko wypowiedziało. Zostałem sam, splugawiony, odrzucony. Prowadzą mnie jak owce na rzeź. Stąd też Pan Jezus przypomina uczniom, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Jego. I oto proponuje uczniom modlitwę. 7 próśb, z czego tylko jedna dotyczy bytu ziemskiego, chleba powszedniego. Resztę prośby dotyczą wszystkie rzeczywistości Boga. Są to wszystkie przestrzenie ducha. Jaki z tego wniosek? Że w naszym wymiarze ludzkim tylko 1/7 część doby powinna dotyczyć bytu, a reszta dotyczyć Boga. Nie samym chlebem żyje człowiek. Wyjaśniałem wam, to było gdzieś, albo głosiłem to w Lourdes, to kazanie, to o wierze, ten taki punkt, mówię, że to jest najważniejszy katecheza Boga o wierze. I tam Pan Bóg mówi, że jeśli wejdziecie na pewien już ten wysoki poziom wiary i ufności Bogu, to wam jest chleb niepotrzebny. Będziecie żyli słowem, zachowując rzeczywistość ziemską, czyli ciało, potrzeby, funkcjonowanie. Bo pierwiastki duchowe, moi drodzy, są również pokarmem, czego nie chce przyjąć współczesny człowiek. Z religii albo z nabytej wiedzy wiecie, ilu było różnych mistyków w świecie, co żyli tylko okruszyną hostii małej. To był cały pokarm materialny dla wielu dusz przez kilkanaście czy przez kilkadziesiąt lat. Dlatego Bóg wie, czego nam potrzeba. Wy pozostańcie tylko sprawiedliwi. A nad wami wypełni się słowo psalmisty. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisku.
Moi drodzy, do potęgi słowa i nie martwienia się, co będzie jutro, podam wam tylko fakt krótki, jaki otrzymałem dzisiaj SMS od szefa telewizji. Wieczór późno na serwer dostało się kazanie niedzielne, albo nad ranem wczoraj. Dziś jest wtorek, do południa mam już taki system, to kazanie było słuchane przez 30 tysięcy minut. Co Bóg potrafi zrobić? Przez 30 minut w niespełna 30 godzin. Przez 30 tysięcy minut to jest 500 godzin. Bóg przenosi góry słowem. Niczego się nie bójcie. Ciągle wam powtarzam, jak byłem nieposłuszny słowu Boga, zajmij się telewizją. Wiedziałem, czym to pachnie. Zniknie moje życie osobiste, prywatne. Wiesz, nie mam czasu nikogo odwiedzać, bo jak chcesz przygotować dzisiejsze kazanie, trzeba parę godzin, lub nie spać nocą. Jak chcesz cokolwiek zrobić, trzeba wygospodarować. Telewizja zabrała mi życie prywatne. Jestem waszym niewolnikiem, skarby. Nie ma na nic czasu. Ale jaki jest efekt? Jakie działanie? A teraz, moi drodzy, idę dalej w moim kazaniu i spieszę do Ojca Świętego. By go błagać i prosić, aby nie uciekał. By mu powiedzieć: Quo vadis, dokąd idziesz? Ojcze Święty, zostawiasz Boga i nas naprzeciw ogromnego stada wilków. O ich metodach, o ich bitwie i o tym wszystkim, co Ojciec Święty mówił, chcę się teraz oprzeć w oparciu o drogę krzyżową, wtedy jeszcze kardynała Ratzingera Józefa z Koloseum z 2005 roku. W tym czasie na łożu śmierci był już, do śmierci przygotował Jan Paweł II. On siedział w swoim pokoiku przed telewizorem, pamiętacie tę scenę, przed sobą trzymał w ręku krzyż. Już nie był w Koloseum papież nasz, był ksiądz kardynał Ratzinger. I drugi tekst to jest homilia Benedykta XVI na inaugurację pontyfikatu. Ojcze Święty, precyzyjnie podczas rozważań Drogi Krzyżowej zachęcałeś i wołałeś do nas, mówiąc: Bóg nie szuka ucieczki. Cierpienie do końca. Oto twoje myśli. W naszym tekście polskim jest to na stronie 10. Myśli wzięte z 11. stacji Drogi Krzyżowej. Pan do krzyża przybity z modlitwy. Ojcze Święty, wtedy się modliłeś. Panie Jezu Chryste, pozwoliłeś się przybić do krzyża, przyjmując straszliwe okrucieństwo tego bólu i zniszczenie twego ciała i twojej godności. Pozwoliłeś się przybić. Cierpiałeś, nie szukając ucieczek ani kompromisów. Pomóż nam nie uciekać od tego, do czego jesteśmy wezwani. Pomóż nam przywiązać się ściśle do Ciebie. Ojcze Święty, jeśli te porwozy, którymi wówczas wiązałeś się, przywiązywałeś do Pana Jezusa, popuszczają, pozwól, że my przyjdziemy i zwiążemy je. Jeśli one zbutwiały i nie mają mocy, my pospieszymy, otoczymy Cię wokoło łańcuchem naszych serc, rąk,
abyś wytrwał do końca przy Panu Jezusie. Przypominam Ci, Ojcze Święty, wołałeś, Panie, cierpiałeś, nie szukając ucieczki. Przy kolejnej stacji, Ojcze Święty, to jest stacji 14 w rozważaniu, wołałeś i prosiłeś, aby wytrwać w cierpieniu do końca. Ojcze, jest grupa ludzi w Kościele katolickim, która wie, jakie jest Twoje cierpienie, która wie, ile sprowadzono różnych na Ciebie prowokacji, ile było wewnętrznych zdrad czy zakusów targania na Ciebie. Pokażę Ci, Ojcze Święty, później tekst, kiedy pytałem się Pana Jezusa, czy jechać do Rzymu, do Berlina na spotkanie z Tobą, bo grożą mi przyjaciele z Zachodu, że będzie tam milion kolorowych, czyli tęczastych, czyli homoseksualistów i poturbują Wam. Pokażę słowa, jakie Bóg powiedział i co powiedział, co Cię tam czeka, jakie czeka Cię tam poniżenie. Myśmy to widzieli w mediach, tylko fragmenty, co zrobili biskupi niemieccy z Tobą, co zrobił Pan prezydent Niemiec, Pani Merkel, biedaku, stoisz tam na sali, oni obok we dwójkę gadają, zaprosili Cię i Ty stoisz jak patyk na pustyni, czekając co dalej. Jakie to jest uniżenie dyplomatyczne, jaka focha wobec całego świata. Ty byłeś skazany, tak jak na dziedzińcu Piłata Pan Jezus i wtedy nie pozostało nic powiedzieć, jak tylko ecce homo, oto człowiek. Tośmy tylko fragmenty widzieli w mediach telewizyjnych, czy później zdjęcia w gazetach zachodnich, bo w Polsce to wszystko mówiono zgodnie z protokołem. U nich jest zawsze wszystko zgodnie, czy z diabłem, czy z Bogiem, czy to media świeckie, czy katolickie, zawsze jest dla nich zgodne z protokołem. A gdzie wymiar rodzinności, przyjaźni, taktu, osobowości? To wszystko protokół? Wystawiony na pośmiewisko ecce homo, oto człowiek, oto papież. I przy tej stacji, Ojcze Święty, mówiłeś, w zgniliźnie ideologii wiara powinna być nową wonią prowadzącą do ścieżki życia. Chwili złożenia do grobu zaczyna wypełniać się słowo Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie umrze, zostanie tylko samo, a jeżeli umrze, przyniesie plon obfity. Ojcze, ty wyrywasz ziarno pszenicy, które już jest wsadzone w ziemię. Puściło korzenie, parę kiełków. Z tego owocu nie będzie. Takie wyrwane ziarno, które do końca nie trwa przy swoim Panu z krzyżem, ono owocu nie przyniesie. Tylko z Twojego cierpienia i trwania do końca, Ojcze Święty, może wyrosnąć obfity plon. Wczoraj pokazywałem Ci tajemnicę konania śmierci papieża, co się działo na ziemi polskiej, kiedy odchodził papież, jak Polacy się modlili, jak błagali Boga o potrzebne łaski, jak się nawracali i jakie były spowiedzi. To koniec aneksu trzeciego, mam tak ponumerowane, drodzy Państwo, to jest część do wprowadzenia Nie zostawiaj nas, Ojcze Święty, z cyklu Quo Vadis. Piotrze, dokąd idziesz? Przypominam, media będą mówiły, że to jest odważna decyzja. Będą mówiły
odpowiedzialna decyzja. No to pan Tadziu do domu wraca, mówi swojej babie, jestem odpowiedzialny i zostawiam cię, żeby ci nie było ciężko ze mną. Rozumieją? Nagle mnie zaatakuje szatan i powie mi, twoje kapłaństwo ma tyle, wa, tyle, tyle, więc w związku z tym, żebyś Kościół nie cierpiał, ja rzucam sutannę i będzie mi wszyscy brawa bili. Jaka to odwaga? Jaka to decyzja odpowiedzialna? Jak mogą media tak oceniać? Wymiar Kościoła jest całkowicie innym wymiarem. Nasz mistrz i Pan nigdy nie uciekał. Pokazywałem wam wczoraj teksty. Choć mówi Pan Jezus, proponowano mi ucieczki. Wtedy usłyszał Piotr, zejdź mi szatanie z oczu. Wracam teraz do homilii papieża Benedykta XVI na inaugurację pontyfikatu. Później będę wracał do Drogi Krzyżowej, aby nakładać pewne myśli. Ojciec Święty na początku kazania dzieli się radością i pocieszeniem, jakie w tych dniach otrzymał podczas trzykrotnego śpiewania litanii do wszystkich świętych. Podczas pogrzebu, pisze, towarzyszyła ta litania, następnie na rozpoczęcie konklawe i w dniu inauguracji pontyfikatu. I papież mówi, były tam słowa, tu illum adiuva, wspomagaj nowego następcę papieża. Za każdym razem w szczególny sposób wyczułem w tym modlitewnym śpiewie wielkie pocieszenie. Dlatego w niedzielę zapada decyzja, że do 28 po każdej mszy świętej wystawienie Sanctissimum i śpiewamy Bogu na chwałę litanie do wszystkich świętych po to, aby papieża pocieszyć. Skoro mu wówczas wystarczyły trzy takie litanie, to może te kilkanaście słanych z tej pustelni, z pustelni, z miejsca zakazanego, rozpalą na nowo ogień wiary papieża i ufności. Bo jak sam mówi, w litanii były śpiewane słowa tu illum adiuva, wspomagaj nowego następcę świętego Piotra. Nie chce się mi wierzyć, w cudzysłowie. Ani nie dopuszczam takiej myśli, żeby Bóg uciął wsparcie dla papieża Benedykta XVI. Ojcze Święty, Pan powiedział, ty jesteś Piotr. Asystencja Ducha Świętego towarzyszy tobie do końca życia. Przeciwnik wie, co to znaczy słowo Ojciec Święty. Dobrze już widzisz, jakie zaczęły się targi o twój tytuł Ojcze Święty. Jeśli go porzucisz ten tytuł, dostaniesz więcej kasy. Zobacz, jakie są oferty i przetargi tego świata. I oto mówi Pan, Ojciec Święty, w dalszej części wstępu mówi, i znów zostaliśmy pocieszeni uroczyście, przystępując do konklawę, aby wybrać tego, którego wybrał Pan. Jakże mogliśmy rozpoznać Jego imię, jak mogło 115 biskupów pochodzących z różnych kultur i krajów znaleźć tego, któremu Pan pragnął powierzyć misję związania i rozwiązania. Ojcze Święty, Ciebie wybrał Bóg i tylko Bóg Cię może odwołać. Twoja decyzja może być odmieniona. Pan da Ci siły i Pan Cię
poprowadzi. Stąd też nasze wołania i błagania: Ojcze Święty, zostań z nami. Otrzymałeś wszystkie prerogatywy Boga, misję związywania i rozwiązywania. Potrzeba tylko teraz odwagi Twojej, abyś nie bał się w imieniu Boga decydować. Pokażę słuchaczom, Ojcze Święty, później Twoje słowa, gdzie pokazujesz, jak Kościół stracił, Łódź Piotrowa straciła moc decyzyjną. Ale to jest wypadkowa choroby, która urodziła się po II Soborze Watykańskim. Nastąpiło zjawisko, jak to się mówi delikatnym językiem politycznym dzisiaj, emancypacji biskupów. Więc wam będzie kojarzyło z emancypacją, moi drodzy, kobiet. No i od razu wam się wydaje, że tak trzeba. Nie. Ten termin emancypacja biskupów trzeba nazwać schizmą, episkopalizmem, czyli przejęcie władzy przez prowincję, przez biskupów, i Piotr pozostał już tylko teraz honorowym przywódcą. Bo żadne jego wskazania, propozycje są niewykonywane, a z drugiej strony funkcjonują na zasadzie powinności. Powinno się tak zrobić, tak powinno być, a rządzenie polega na zasadzie a priori. Jest wydany rozkaz, powiedział papież słowo w imieniu Boga i jest przez wszystkich wykonywane. Skoro papież mówi, że Komunia Święta na kolana, to na kolana. A wszyscy to biorą w kategorii powinności, więc papież pokazuje swoje, a my na ziemi polskiej przez te lata mamy totalną walkę z Komunią na kolana święte. Na kolana, zauważyliście. Kto uklęka, jest heretykiem, nie, schizmatykiem, sekciarzem i oczywiście jest od księdza Natanka. Alarm, wszystkie dzwony biją. Dalej w swoim kazaniu, Ojcze Święty, mówiłeś do nas następne zdanie. I jeszcze raz, wiedzieliśmy o tym, wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami, że jesteśmy otoczeni, prowadzeni przez i kierowani przez Bożych przyjaciół. Ojcze Święty, niebo o Tobie nigdy nie zapomniało. Kiedy mnie kasowano 23 lipca 2011 roku, stanąłem przed dylematem, jechać do Berlina czy nie jechać. Przy obecnej sytuacji, kiedy mi już chcą zabrać wszystko, wtedy Pan odpowiada, oczywiście tak. Nie mam tam wielu oddanych mi serc, ale póki żyją, są moimi dziećmi, o które się troszczę. Czy może matka przestać karmić swe dziecko, póki nie umrze? Tak i wy, idźcie i zasiewajcie moje ziarno, a ja was ochronię. Tu wyjaśniam, zapowiedziane były manifestacje homoseksualistów. Media podawały milion. Pan mówi, że ochroni. Było nas kilkuset, około 500 rycerzy. Pamiętacie, co Bóg dokonał? Parkingi, podjechaliśmy pod sam stadion bez rezerwacji. Pamiętacie zmiana rozkazu, obawiam się prowokacji i godzinę przed do wszystkich autobusów i busów jadących od Paryża i od Lublina pod Berlin podałem inne skrzyżowanie autostrad, inny parking. Podałem godzina 11 zbiórka. Wiadomość podałem w 9:30. Za 15:11 wszystkie busy i autobusy są na jednym parkingu. Kto zna Berlin, zna obwodnicę, wie, jakie to są przeszczenie.
W ciągu 15 minut ani amerykańskie foki nie mają takiej skuteczności lądowania na przestrzeni 2500 km, żeby zlądować w punkcie X, nie wiedząc o godzinie lądowania. Dopiero pół godziny, półtorej przed godziną lądowania otrzymują hasło i zmianę punktu, bo pierwszy był puszczony haczyk całkowicie z innej strony Berlina. I na tym placu ćwiczenie, śpiewanie, musztra. A później widzieliście, co robiły służby ochrony. Niemcy złamali wszystkie logiki bezpieczeństwa. Jakbyśmy mieli rakietę, mieli wyrzut karabiny, ze wszystkim byśmy podeszli pod sam stadion. Bóg wszystko otwierał. Pamiętacie tego policjanta niemieckiego, co przyszedł i dał nam kilkadziesiąt biletów. Myśmy nie mieli żadnego. Jedna czwarta z nas jest wprowadzana w czasie mszy na stadion. Bóg daje słowo. I Ojcze Święty, wtedy Pan Jezus mówi, niech się niczego nie lęka, zapisz. Papież dozna tak wielu upokorzeń i wielkiego cierpienia. A i ja, i Jego posyłam, aby do nich przemówił. Pamiętacie tą scenerię Komunii Świętej, kiedy papież udziela. Tam było nakazane, wszyscy klęczą, ale w rasowym niemieckim stroju, taki już pan po 60, jak ironicznie stoi przed papieżem, nie uklęknie i łapę wyciąga. Papież ustępuje i jednej osobie daje na rękę komunię świętą. To trzeba znać szczegóły. O tym żadne medium katolickie ani świeckie nie powie o złamaniu zasady. Wszyscy, to był bohater. O tym, który się zachował wbrew zasadzie, która była umówiona. Bo dlatego był do Komunii Świętej, że uklęknie. I ja jego posyłam, aby do nich przemówił. Nie byłbym Bogiem, gdybym nie litował się nad nimi. Jesteś moim narzędziem w moim ręku. Idź i niczego się nie bój. Ojcze, ty jesteś najszlachetniejszym narzędziem w ręku Boga. Przecież przyjdzie czas, że Bóg pobudzi apostołów czasów ostatecznych i ci pomogą. Ojcze Święty, jesteś narzędziem Boga. Parę dni przed tym orędziem Pan Jezus błagał nas i prosił, módlcie się, Matka Boża prosiła, dużo się módlcie za papieża dzieci, wspierajcie go. Moja ręka go prowadzi, ale on potrzebuje dużo waszych modlitw. I w innym miejscu, rok temu, to było w styczniu, Pan Jezus mówił, i wy również musicie ochraniać papieża, a nie dbać tylko o własną skórę, chronić go przed atakami, ponieważ próbuje również zrealizować moją wolę na przekór całemu światu. Moje dzieci, pokazuję wam przecież, że jest z wami poprzez liturgię i słowo. Bo to była jedyna forma znaku tego papieża do swojego kościoła. Bo nie mógł żadnych dyrektyw wydać na piśmie, bo nikt nie wykona. Więc pozostała liturgia transmitowana przez telewizję, którą widzieliście. I moi drodzy, słowo, które kierował. A ono przecież jest dostępne w kilkudziesięciu językach na stronie watykańskiej. Widzieliście, jak potrafiła telewizja, transmitując liturgię papieską, kastrować. Kiedy była komunia święta, przeważnie nasza nigdy nie pokazywała, jak była z Polski transmisja, komunii papieża. Zawsze pokazywali szafarzy. Widzieliście, jak to rozdawane. I na rękę.
Ta bitwa była nieprawdopodobna. Papieżowi pozostała tylko liturgia i słowa. Bo jak jakiś członek dykasterii bronił papieża, jak na przykład sekretarz kongregacji kultu, dziś już kardynał Radzi, no to musiał wymiatać Rzymu. To taki nacisk. Mówił prawdę. Pamiętacie, jak atakowano moją osobę w mediach? Występuję przeciwko nauczaniom papieży. Jana 23, Pawła 6, Jana Pawła II i Benedykta 16. Szkoda, że nie wymienili wszystkich papieży od Piotra. Bogu dzięki, że jeszcze papież miał decydujący głos przy nominacji kardynalskiej. I arcybiskup Ranji dziś jest kardynałem, bo tyle mógł mu wynagrodzić za wierną postawę, bo tamte watykańskie wilki by zeżarły tego sekretarza. I kończę te myśli Pana Jezusa. Moje dzieci, pokazuję wam przecież, że jest z wami poprzez swoją liturgię i słowo. Wytrwajcie z nim, ale ufajcie mi i módlcie się dużo. Ja będę bronił mojego dzieła, nawet kiedy jesteście zakrzyczani i porzucani, a dzieło moje stłumione. Wszystko to jest wciąż w moich rękach. Ojcze Święty, Ty jesteś w ręku Boga. Kościół jest w ręku Boga. Dzieło naprawy Kościoła, które rozpocząłeś poprzez liturgię i słowo, jest w ręku Boga. Po co uciekać? Trwaj na przekór wszystkim. Moi drodzy, próbowaliśmy coś w tej materii wsparcia dla papieża robić. Przed 5 laty ruszyła wielka nowenna uwolnienia świata. Później przed 3 laty milion aniołów dla papieża Benedykta XVI. Jak uzbieraliśmy 100 tysięcy aniołów, a każdy mógł wysłać 9 aniołów z jednej nowenny, to 10 tysięcy ludzi to jest kropla, taki zryw. Macie naszą stronę internetową Regnum Christi, tam się przyglądnijcie na Polskę, ile się internautów zapisało do nowenny papieskiej. Około 2000. To jest cały nasz zryw trwania przy papieżu. Zryw modlitewny Kościoła Polskiego? No Bogu dzięki, że go jeszcze w kanonie kapłani wymieniali, ale w modlitwie wiernych po Janie Pawle II już został całkowicie Benedykt wykasowany papież. Słuchajcie w kościołach waszych, jak się modlą, teraz może będą wrzeszczeli i wołali, no żeby być, że to... Ale wcześniej druga modlitwa powszechna zawsze wedle instrukcji była poświęcona Ojcu Świętemu. Pierwsza za Kościół, druga za Ojca Świętego, szósta za wiernych. Czy można było dokładać? Wskazane byłoby, żeby zawsze jedna była za zmarłych. Były wszystkie modlitwy inne, ale za papieża rzadko. Dlatego z bólem serca muszę powiedzieć, że Kościół mało modlił się za papieża. Kontynuujemy w Kościele Polskim dni modlić za Dzień Papieski Jana Pawła II, ale czy to jest aż tak mocno połączone z papieżem Benedyktem XVI? Natomiast wytworzono już wymiar waszego myślenia, że papież ma swoją diecezję w Rzymie i tam rządzi. Jego dyrektywy czy wskazania dotyczą diecezji rzymskiej, a nie innych diecezji. Już nieraz do was wołałem, powtarzam się aż do bólu. Jest to oznaka czystej schizmy. Jeśli już dziś kapłani wam tak wyjaśniają, kiedy po kolędzie rycerz się pyta księdza, na co z tym nauczaniem papieża? Ono dotyczy Rzymu, a my mamy tu swojego papieża, czyli swojego biskupa. I tak oto jesteście już w jawny sposób podzieleni
bo trwacie przy schizmie, nie naśladując papieża. Czyli jeśli papież zalecał i gorąco mówił o komunii na kolanach i podawał, a ty stał na stojąco, jesteś schizmatykiem, łamiesz prawo. Wyciągasz rękę, łamiesz prawo, rozumiecie? Bo papież wydał dyrektywy. Czy państwo rozumie, co jest schizma? Nieposłuszeństwo w prawie, no i czyste. Ale to jest wszystko usankcjonowane, no bo gdzie Rzym, a gdzie Krym? Amen. Zapowiadam jeszcze jutrzejsze kazanie, bo wstępnie dopiero dotknąłem materiałów papieskich. Jutro kolejne zdanie z tego kazania inauguracyjnego brzmi: w tej chwili ja, słaby sługa pański, mam przyjąć to niesłychane zadanie, które rzeczywiście przekracza ludzkie siły. To jest prawda, bo papież podjął się zadania prowadzenia Kościoła, który jest już nie do uratowania, bez pomocy Boga. Przejął Łódź Piotrową, mówię konkretnie, bez steru. Rozumiecie? Co to znaczy, jak łódź nie ma steru? Jak go fale miotają, tak wali. Obija o skały i ten okręt kościoła jest cały poobijany, moi drodzy, porozwalany. Stąd się jutro nad wami zastanowię nad wizją Jana Bosko. Jest tam 9 punkt. Papież został ranny i umarł. Duchowo możemy przenieść ten punkt na naszego papieża. Został tak to nie musi być śmierć, moi drodzy, fizyczna, rozumiecie? Bo to można przenieść na śmierć duchową, sfery psychicznej. Nie wytrzymał. Został ranny. Abdykował. Poddał się do dymisji, czyli jako papież umarł. Bo już nie będzie mógł mówić mocą Piotra. Ale o tych i innych przemyśleniach na podstawie wizji świętych Kataryny Rivas, Katarzyny Emerliś, to już będę państwu jutro mówił. Drugie moje, amen. Mówił nie tylko wam, ale i mówił do Ojca Świętego, bo jestem czuprz. Wierzę w to, że do Niego dotrą te słowa. Że jest głos w Kościele, gdzie nie mówi ktoś, że odważna decyzja, odpowiedzialna, tylko woła papieżu Quo Vadis, Ojcze Święty, gdzie idziesz? Wróć, bo my Cię kochamy i my na Ciebie czekamy.